Siemaneczko, z strony Kasper, witam was w takim pierwszym nietopowym odcinku dotyczącym Farminga 19. Jak możecie zobaczyć na obrazku, dokładnie 3 sierpnia wyszły dwa zdjęcia z Farminga 19. Jak możecie zobaczyć na pierwszym tutaj, na pierwszym zdjęciu, jest całkiem nowy wygląd misji, nie musimy jeździć od pola do pola, tam się teleportować przez menu gry, tylko będziemy mieli taką zakładkę, no tu macie akurat po angielsku, to jest contracts i macie wszystkie pola, macie wypisane, jaką czynność tam będzie można wykonywać i możemy tu zauważyć, że to jest, wszystkie są informacje tak praktycznie jak w Farmingu 17, czyli kto jest właścicielem tego pola, numer pola, jaki jest, ile hektarów ma te pole, jaka to jest czynność wykonywanej pracy, czyli tutaj akurat jest w przypadku żniwa. Tutaj możecie dowiedzieć, że za tą misję, to nie wiem, czy tak będzie to tak w Farmingu 19, bo to na razie są, to są testy, to do premiery jeszcze długo jest, niby 56770 za pole prawie 740 hektara. Będziemy mogli dostać tyle pieniędzy. Jeżeli będziemy używać własnego sprzętu, tu widzicie tutaj na dole pod tymi, pod polem pomiędzy maszynami a polem 7 na żółtym, tu będziecie mieli właśnie zakreślone, że jeżeli użyjemy swoich maszyn, bo będzie można używać swoich maszyn do wykonywania misji, dostajemy dodatkowe prawie, no ponad 2200 dostaniemy. Jak widzicie na dole mamy maszyny pokazane, jakie użyjemy, tak, bo to w Farmingu 17 mamy tu Fenda z headerem John Deere'a, jaką nowością będzie w Farmingu 19. I mamy plus dwie rzeczy, czyli tam będzie obciążnik do John Deere'a i przyczepa na zboże. I powrócą też misję z Farminga 15, w którym będziemy mogli jeździć po mapie i dostarczać różne produkty czy tam jakieś rzeczy. Na drugim screenie możemy zauważyć zdjęcie już z gry przy wykonywaniu żniw w farmingu. Tutaj właśnie widzicie ten sprzęt, który był pokazany przed chwilą na misjach niby, bo to nie wiem, czy to jest misja, czy tam to, a powracając się do tego, będzie można wykonywać misje w trybie multiplayer, to jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które grają na multiplayerze, bo to jest ułatwienie dla osób, które na przykład grają na multiplayer, a nie mogą wykonać misji, więc wtedy muszą się przerzucić na single player, a teraz będzie można na multiplayer to robić. Jak widzicie, całkiem inaczej wygląda już gra, grafika jest o wiele ładniejsza. Możemy zauważyć na mapie, że ta minimapa, ona jest ładniejsza dla mnie. No, praktycznie z każdą wersją farminga jest mapa coraz ładniejsza, ale tu widzimy, że te pola w końcu mają nieregularne kształty, mają na końcu. Tu mamy, widzimy, że prawdopodobnie to jest gra na multiplayer, bo są dwa takie wskaźniki na polu pokazane. Całkiem inny interfejs jest, po prawej stronie możemy zauważyć ilość napełnienia przyczepy, to jest przeładunkowej, jaką prędkością się poruszamy, ile paliwa mamy, ile motogodzin mamy zrobionych i nowością jest taką w tym interfejsie, że mamy klucz taki mamy, który prawdopodobnie będzie pokazywał, jak mamy ciągnik jakby niezniszczony, tylko do naprawy, jaki jest na przykład uszkodzony, czy tam do wymiany są jakieś części, no bo tak ma być to w Farmingu 19, że będą się nam psuły maszyny i zużywały, więc to pewnie jest od tego będzie to, ten klucz będzie służył. Na samej górze po prawej stronie możemy zauważyć, że ten interfejs praktycznie się dużo też nie zmienił w porównaniu do Farminga 17, tylko znikła ta czarna, taki prostokącik zniknął, wszystko zostało praktycznie na swoich miejscach, zegar został jakby taki ładniejszy, wszystko takie białe jest, takie bardziej przezroczyste i nie zajmuje to dosyć dużo miejsca wtedy, bo to praktycznie nie zwraca na nas to uwagi w ogóle
i jeszcze możemy się na chwilę przerzucić na prawy dolny róg, gdzie pod prędkością, jaką jedziemy, jest tempomat ustawiony na 9 na godzinę, czyli tempomat powróci oczywiście z Farminga 17 i 15. I też jedną rzecz, którą jest gdzie indziej ustawiona, to jest po lewej stronie, możecie zauważyć, na samej górze jest od podczepionych maszyn, jest on na po lewej stronie, nie po prawej, tak jak to było w Farmingu 17 czy też 15. Że tam nawet w starszych jeszcze wersjach, jak widzicie, jest po lewej stronie na samej górze. No, dla niektórych to może i dobrze, a dla niektórych źle, no bo znów trzeba się przyzwyczaić do tego, że miałem tylko po prawej stronie na dole, tylko mam teraz to na górze po lewej. Ale to jest jeszcze długo mamy czas do premiery, bo dopiero Farming Simulator wychodzi 20 listopada 2018 roku, więc jeszcze troszeczkę czasu mają, więc dużo się może się jeszcze zmienić. Takie małe, krótkie info z Farminga 19, z devbloga, już to drugiego to już jest. Zostały udostępnione te screeny. I co? Dowiedzieliście się kilka rzeczy, jakie będą w Farmingu 19. Ja bym się z wami żegnał. Do następnych takich odcineczków. Trzymajcie się. No i cześć.